Siemanko, kolejny radosny dzień dla gracza. Dzisiaj będziemy próbowali Wiedźmina Next Generation. Pojawił się o północy, ale już byłem za bardzo zaabsorbowany grając w Warcrafta, więc teraz sobie sprawdzimy, jak wygląda Wiedźmin trójka na PlayStation 5. Chciałem go grać od początku, od nowa całego. Chciałem sobie zrobić wszyściutko po kolei. I może to zrobię, ale problem jest taki, że jest przecież Dragonflight, tak? Że jest przecież jeszcze Sea of Thieves, gdzie nie dokończyłem wszystkiego. Więc taki człowiek jak gra, jak ja, tata, gracz, będzie miał problem, żeby wszystko sobie ogarnąć, obczaić. Bo nie ma na to wszystko czasu. Czas można sobie jakoś zrobić, ale nie zawsze, nie wszędzie, tak? Bo są dzieci, bo jest praca, bo jest żona. I inne obowiązki, trzeba też spać, nie? No dobra, dobra, próbujmy, bo jest godzina 13, ja za chwileczkę, za 2 godziny muszę pojechać po mojego syna do niańki i go odebrać, więc zobaczymy, o co chodzi i jak bardzo się będzie różniło to na PlayStation. Zacznę od nowa grać, zobaczymy, może mi się uda po prostu. Nawet jak mi to rok zajmie, tak jak mi zajmie półtora roku granie w Red Dead Redemption Online i Red Dead Redemption Story, zajęło mi ponad półtora roku. Tak, tu mi zajdzie tak samo dużo, to nic się nie wydarzy. Próbujemy. Nowa gra. Od początku. Krew i wino, od początku gramy. Po prostu powiedz, żeby sobie po prostu opowieść zrobić. Wyświetlanie samouczków włączone. Spróbujemy wszystko po kolei. Czy na pewno chcesz zrobić tą grę? Tak, dawaj. Aha. Wiedźmin jest piękny, jest kozacki. Powiem wam szczerze, że Wiedźmina pokazali mi moi kumple, z którymi grałem w gry RPG w latach 90. Wiecie, karta postaci, kości, mistrz gry i tak dalej. I Wiedźmin to była pierwsza taka fantazja, jaką przeczytałem. Władcę Pierścieni przeczytałem jakieś 20 lat później może. Strzelę, załóżmy, że czytałem Wiedźmina w latach 97-98, może 96. To Władcę Pierścieni tak naprawdę całego prawilnie przeczytałem w 2010, może 2008-2009 roku. I nie mówię tego, że jestem Polakiem i że jestem Wiedźmin bias. Ale uważam, że Wiedźmin jest o wiele lepszy od tolkienowskiej sagi. Wiadomo, że Tolkien zrobił podstawy do fantazy i jest królem fantazy, ojcem fantazy, ale Wiedźmin, pomimo tego, że ma nasze takie implikacje słowiańskie i tak dalej, to jest to saga bardziej realna, bardziej się odnosi do życia. Wiele rzeczy można znaleźć takiego, co się w waszych życiach wydarza, a szczególnie w opowieściach, jak się czyta opowieści, jak nie czytaliście, to tam jest wiele rzeczy, które możesz sobie odnieść do mojego życia. Mówisz, kurde, ja tak samo mam, albo to też mi się wydarzyło, też taką decyzję bym podjął, albo coś takiego. Miałem momenty, że byłem tam smutny czytając, miałem momenty, że się śmiałem w pociągu czytając, jakbym czytał dobry kawał. A Tolkien to jest trzy czarne i białe, dobro i zło. Wiedźmin nie ma takich łatwych wyborów, więc dlatego jest bardziej realny i dlatego uważam, że po prostu jest lepszy od Tolkiena, jeśli chodzi o fantazy, sagę i historię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jak rodził mi się syn, jak Tymek był w brzuszku Ani, zrobiłem taki challenge, bo Wiedźmin to jest gra, już mówię teraz o grze. Sagę czytałem 3 razy, a Wiedźmin to jest gra, którą najczęściej ogrywałem. 1, 2 i 3. Ale jak miał mi się pojawić właśnie mój synek, zostało do jego narodzin chyba 9 miesięcy, jakoś tak, to zrobiłem sobie challenge, że zaliczę wszystkie gry, zanim się urodzi mój syn. Padła mi bateria, musiałem baterię zmienić. Więc zrobiłem sobie wtedy taki challenge, że zanim się mój syn urodzi, zagram w 1, 2 i 3 jaką jedną wielką ciągłość i całość. I udało mi się to zrobić tuż przed jego narodzinami, skończyłem wszystko. Robiąc nawet większość questów, nie lecąc samego storyline'u, więc naprawdę to było 9 miesięcy zintensyfikowanego grania w Wiedźmina. Więc
Dla mnie na świecie, jeśli chodzi o takie nerdowskie tematy, liczy się, wiadomo, World of Warcraft, Wiedźmin i Star Wars. W książkach też World of Warcraft, Wiedźmin, Star Wars, wstępne już dwie książki, tak naprawdę. Więc to jest coś dla mnie bardzo bliskiego mojemu sercu. Więc tym bardziej się teraz cieszę, że zagram sobie w tą wersję Next Gen. Nie wiem, czy... jak wiele będzie widać szczegółów. Niby jestem grafikiem, bawię się wideo, rysuję i photoshopuję i mam takie bardzo uważne oko do detali, ale... jestem ciekaw, czy ja coś to w ogóle będę widział. Wyłapię coś z tego. Zobaczmy opcje. Rozgrywka. Dźwięku sterowania, wideo, grafika, aha, rozmycie włączone. Gdzie ja to mam to wyłączyć sobie? Mode, wyjmijskie na ścieżkę, nie tylko to. Spróbuję zagrać tak i zobaczyć, czy uda nam się zobaczyć jakieś różnice. Będę już sterować, gdzie jest ten. L2. A tutaj, ok. Niepotrzebnie sobie włączałem te samouczki, ale z drugiej strony nie pamiętam też wiele rzeczy. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Ładna. No i teraz pytanie. No rzeczywiście pięknie widać te chmury. Góry. Odległość. Ale zabijcie mnie, ja nie pamiętam, co ja tu widziałem. Pamiętam, że to się liście tak chamsko trzęsły, jakoś głupio. Trzęsą się dalej. Wejdź do menu głównego, spróbujemy. Ustawienia dźwięku nie, ustawienie sterowania, schemat sterowania, rozgrywka. Alternatywny wygląd jaskra, tego nie widziałem. Alternatywny wygląd stylu zbroi również Nilgardu. Też włączę. Alternatywny wygląd NFR, też to włączę, zobaczymy, o co chodzi. Jak Yennefer wyglądasz? Pokaż. Dobra, twarze ci nie zmienili, ok. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzie... Sam jestem ciekaw dodatkowych questów, które są mi zbroi i tego. Może jak kumpel powiedział, że spróbuję sobie wycisnąć platynkę na Wiedźminie. Ale jakoś nigdy się nie bawiłem w osiągi. W jakieś takie achievementy. To coś wpadało po drodze, to wpadało, ale żeby jakoś wyciskać, sprawdzać listę, co jest gotowe, co jest dostępne, co zrobiłem, co jeszcze nie zrobiłem, to nie sprawdzałem. Chyba, że w Warcraftcie coś mi było potrzebne do uzyskania jakiejś nagrody, które było potrzebne do czegoś. Wtedy tak, ale tak to. Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłem notatki z Guli i Alguli. A tak to zawsze miałem wywalone. Będziecie widzieli tą samą koszulkę, którą widzieliście w poprzednim filmie i tą samą koszulkę zobaczycie w następnym filmie, bo dzisiaj w ciągu tych 2 godzin, które mam tu jeszcze na nagranie, mam zamiar nagrać jeszcze jedną grę, jeszcze jeden motyw, a potem to rozwinąć na 3 odcinki, więc przepraszam, to nie jest tak, że chodzę w tej koszulce często, chociaż bardzo ją lubię. Tylko akurat mam dzień wolny, że dzieci są w szkole i u niańki i od rana gram i nagrywam coś, żeby mieć potem możliwość edytowania i wrzucenia czegoś wieczorem. To jest też jeden z takich problemów bycia tatą, że ten czas dla siebie mam raz w tygodniu, raz na 8 dni, 2 razy na 8 dni, że mogę coś nagrać w ciągu dnia, a potem edytować wieczorem, jak wszyscy śpią. A jak myślisz?
takie uroki bycia rodzicem, więc zanim sobie zrobicie dzieciątko, jakiekolwiek, na takie fajne jak Siri, to się porządnie zastanówcie, co chcecie w życiu robić. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? Możliwe, ale nie chcić moich mądrości na was nie żywe, prawda? Tylko wy, dzieciak. Grałem kiedyś, gra mój tymuś, mój sześciolatek gra kiedyś w grę, coś mu się stało, zaczął się denerwować, że się coś tam stało, że sobie nie poradził. I ja mówię, tymuś, to jest tylko gra, pamiętaj o tym, że możesz zacząć jeszcze raz, że chodzi tu o to, żebyś po prostu się bawił dobrze przy grze, grając w grę. I pamiętaj o tym, pamiętaj, że musisz ćwiczyć grę cały czas, czyli jak zginąłeś też raz, jeszcze raz, aż się nauczysz, jak coś pokonać. Nie przejmuj się, może zacząć od nowa. I on jak właśnie Ciri kiedyś rzucił mi to po prostu w twarz. Grałem w Red Dead Redemption Online. Uzbierałem moje skóry, wiozę je na sprzedaż i tutaj właśnie siedzę, tutaj jestem oparty, gram sobie, wchodzi Tymek tutaj, siada, pchnął mi joystick poleciał, nacisnąłem coś, spadł mi koń z tym wozem cały, do wąwozu, wszyscy zginęli, konie zginęły, straciłem cały, powiedzmy, materiał i się tak wkurzyłem, wyszło mi, że już miałem wybuchnąć czymś, a Tymek w tym momencie jak Ciri mówi: tatuś, ona mówi na poważnie, nie tam, że to było jakieś złośliwe. Mówi: tatusiu, to jest tylko gra, pamiętaj co mi powiedziałeś, to jest tylko gra, możesz tatuś zacząć od nowa, nie denerwuj się, musisz tak pograć, aż się nauczysz grać. Rozwali mi tę trobę, oczywiście wybuchłem śmiechem, przytuliłem go temu buziaka, mówię: synusiu, masz rację, tak się powinno grać, masz rację, luzik. Wyłączyłem grę, ku mojej uciesze okazało się, że jak nie dojechałem do końca, lub też mi tego nie spalił do końca, te konie jakby nie spadły w wąwóz, tam się coś nie zdefiniowało do końca, wyłączyłem grę i włączyłem, to jak przywołałem wóz, to miałem jeszcze wszystko gotowe, jeszcze miałem wszystko zebrane, to mi nie zniknęło, nie straciłem, także się okazało, że moje nerwy tak byłyby na darmo, bo to jeszcze wszystko było ocalone, że tak powiem. O, i tyle. A few moments later. Coś się okazało. Okazało się, że miałem wersję kolekcjonerską, konkretną wersję Witchera na kompie, a na PlayStation grałem w Game of the Year z PlayStation Plus, więc nie mogłem upgrade'ować jej do normalnej wersji Next Gena. Dlatego mi się wydawało właśnie to, że grafika jest jakaś dziwna. Dopiero teraz kupiłem, musiałem kupić i ściągnąć wersję PlayStation 5, więc wygląda tak, oczywiście ściągnięte i zainstalowane. I dopiero teraz będę mógł zagrać, więc już sobie będę musiał to odpalić wieczorem, w ciszy, jak wszyscy pójdą spać, jak wrócę z siłowni i na spokojnie sobie pogram, zapiszę sobie stan gry i coś wrzucę, moje reakcje na to, co tu się będzie działo jeszcze raz. Tak to bywa, więc może się komuś to przyda, może ten problem u kogoś wystąpi. Musicie posiadać grę, tak jak było mówione, że trzeba mieć swoją własną kopię, żeby dostać update na Next Gen za darmo. Ale jeśli dostaliście grę Wiedźmina z PlayStation Plus, to się nie liczy, musicie ją kupić, musicie nabyć za realne pieniążki, więc na szczęście nie chcieli dużo, była zniżka z 25 funtów na 15, więc no wyżyłowałem i zapłaciłem 15 funtów, mam już Witchera na PlayStation 5, ale niestety tym będę się enjoyował dopiero wieczorem po siłowni, więc film będzie jeszcze miał część trzecią. Pozdrawiam serdecznie, lecimy po dzieci i widzimy się później. Nara. A few hours later. Siemanko, spotykamy się znowu, jest u mnie 21:05, wszyscy poszli spać, ja mogę w końcu nagrać kolejne wideo dodatkowe do tego, co nagrałem, z prawidłową wersją Wiedźmina. I w sumie mogłem zacząć od nowa i zrobić całkiem nowy odcinek, ale chciałem wam pokazać bez żadnych edycji, jaki jestem napalony na tego wieśka, jak dzieciak, jak mnie to cieszy, jaką to jest moją pasją, chyba jedyną pasją, jaką mam w życiu, właśnie to granie w gry. To jest taka jedna stała pasja. I chciałem sobie po prostu nagrać moją reakcję na nową grę wieśka w Next Gen. Co tu dużo mówić? Okazało się, że po prostu ja mam wersję PC, nie miałem wersji kupionej wieśka na konsoli, dostałem to właśnie z PlayStation Plus. A jest teraz wieczór,
wszyscy śpią, choinka jest zapalona, a ja mogę się poenjoyować tak jak lubię przy kubku ulubionej kawy, grając w Wiesia Next Gen. Dzięki też temu, że się dzisiaj rano pomyliłem i że nie miałem możliwości sprawdzić tego wcześniej, zapamiętałem wstępnie jak to wyglądało w detalach te początkowe minuty gry, więc teraz grając tego Next Gena na PlayStation 5 będę miał świeżą informację w głowie i będę mógł w końcu porównać jak to naprawdę wyglądało. Przez chwilę pomyślałem, że coś nowego dodali, ale jednak nie. Szkoda, że można skipnąć. Można. Dobra, skipujemy. Okej. Tak jak polecił mi dzisiaj Krzysiek, żeby lepiej sobie włączyć na opcję performance, nie na ray tracing, bo jednak PlayStation się męczy z tym ray tracingiem. Performance jest lepszy, gra jest mniej. Nie jest w ogóle zakłócana, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem czego się spodziewać, ogólnie się spodziewałem jakiegoś wielkiego wow i tak dalej, ale sam na skinach widziałem, że no jest różnica duża, ale nie jest chyba to jakieś jakieś mega wielkie uderzenie grafiki i czegoś innego, nie wiem, zobaczymy. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Kurde, chyba nie włączyłem innego alternatywnego wyglądu Triss. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Cili, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi planami. Nie no, widać od razu. Widać od razu detale. No to... Czy różnica w detalach? No, na razie. Rzeczywiście jednak spróbuję pograć i wbić platynę, albo być najbliżej platyny, jak tylko mógłbym być. Powolutku. W ciągu 2 lat uda mi się zagrać to. I fajne jest to, że joystick jest zaangażowany. Czuć wibracje i to jak... O nie, no jest różnica w tych detalach. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Niebo jest polepszone. A liście dalej tak latają. O, dobra. Teraz przynajmniej widzicie, na tym nagraniu co nagrałem kilka dni wcześniej i teraz, kilka godzin wcześniej, te liście latały jak głupie. Bez takiego normalnego jakiegoś logicznego powodu. Tak teraz, no dobra, ale... To ma większy sens, bo czuć, że wiatr przez nie przechodzi, a nie taki sposób. Zwykle tyle pani jak tam było. Dobra, idziemy zobaczyć. Tylko to, co ja rano miałem zrobione, odpalone, to była wersja Next Gen PlayStation 5, więc nie wiem, czy tam to policji. Jest. Jest różnica, to widać też. Pobudka, mistrzu. Takie nudne. Taka mała życia Czesia. No, wiadomo, że tam jest kilka questów dodanych, nie? Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła. I kilka innych, czy wiadomo, wszyscy już to wiecie, którzy oglądacie i oglądaliście. I zapowiedzi i update'y z Wiedźminem, ale mimo wszystko nie wiem, czemu jaram się, jakbym miał grać w nową grę. Całkowicie. Pewnie poszła na wahadła, co? Może nawet zrobię porównanie tych kilku scen na jednym ekranie, na moim filmie. Wtedy będziemy widzieli i wy, i ja, jaka jest różnica i czy jest mocna. A nie chciałbym, żeby było, że się nakręcam i sobie sam mówiłem to, jak to wygląda. Tak to zrobimy. Za chwilę pewnie zrobię cięcie i porównamy kilka scen, w które zagrałem rano i zagram teraz i zobaczymy jak to będzie wyglądało.
porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To prywatna sprawa. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu. Jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Wule. That's all, folks.